Dla mnie Kościół jest dobry w sakramentach i w sakramentaliach. Doświadczam bardzo realnego, potężnego działania Pana Boga właśnie w sakramentach. To pierwsza rzecz, bo przecież bezsprzecznie, jeśli mamy materię i formę, to Pan Jezus obiektywnie przychodzi do nas w sakramentach, mówiąc brutalnie. Nawet jeśli my jako księża bylibyśmy słabi, bylibyśmy wprost złymi księżmi czy w stanie grzechu, to kiedy sprawujemy Eucharystię, to już nie my ją sprawujemy, tylko Chrystus ją sprawuje. Kiedy my rozgrzeszamy, to już nie my rozgrzeszamy tak naprawdę, tylko Chrystus rozgrzesza. Więc to jest potężna tajemnica i potężne Boże działanie, którego obiektywnie doświadczam w Kościele. Tak, ja myślę, że to jest rzecz do rozważenia przez tych, którzy uznali siebie za wrogów Kościoła. Taka myśl, że jeżeli nie Kościół, to skąd wziąć pokarm do życia? To znaczy my się wszyscy próbujemy czymś nakarmić, prawda? Próbujemy się nakarmić dobrym samopoczuciem, czy jakimś złudnym szczęściem, czy nawet wielkimi wydarzeniami i osiągnięciami sportowymi, intelektualnymi itd. A potem się okazuje, że ciągle jesteśmy głodni. I ten głód to jest jakaś święta rzecz w naszym życiu. Można ten głód zaspokoić, ale pod warunkiem, że człowieku korzy głowę przed Kościołem, nie przed księdzem, tylko przed wspólnotą założoną przez Boga. Znaczy, to jest chyba ważne, żeby tutaj przy okazji sakramentów i sakramentaliów powiedzieć wprost. Bóg postanowił, jak będzie rozgrzeszał ludzi, jak będzie karmił ludzi. On znalazł sposób. Ja nie mogę stanąć naprzeciwko Jezusa i powiedzieć: chcę od Ciebie wybaczenia, ale na moich warunkach. Chcę mieć z Tobą kontakt, ale tak jak ja to sobie ułożę. No można powiedzieć, że Bóg jest tu obecny, tak? I że tu się lepiej modlić niż w budynku zbudowanym przez nieudolnego architekta. Ale z drugiej strony, no Bóg postanowił być w sakramencie. To jakie ja mam prawo mówić Bogu, gdzie i kiedy się będziemy spotykać, skoro to On wypowiedział jasno: będę Cię rozgrzeszał przez ręce kapłanów, będę Cię chrzcił przez ręce kapłanów, będę Cię karmił przez ręce kapłanów. Nie jesteśmy tu po to, żeby bronić kapłanów, tylko Kościoła, żeby wypowiedzieć swoją miłość do Kościoła, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie można być wrogiem Kościoła i jednocześnie twierdzić, że się kocha Jezusa Chrystusa. Mocne słowa. Bardzo mocne słowa, natomiast wiesz co, wydaje mi się, że czasem dzisiejszy człowiek tej swojej takiej biedzie czy zagubieniu sam stawia siebie na pewnych peryferiach, o których mówi Franciszek, i wtedy mi serce pęka jako księdzu, wiesz. I pamiętam kiedyś taką sytuację, misję w jednej z parafii, gdzie proboszcz mi powiedział, że dopóki pewien pan się nie wyspowiada w tej parafii, to misje nie będą zaliczone, prawda? I pojechaliśmy tam, a proboszcz był w pewnym konflikcie z tym panem Stasiem. No i zaproponował, by wolontariusz z Domu Pomocy Społecznej, który mu nosi tam obiad, bo był człowiekiem samotnym, żeby nas tam zaprowadził. Rzeczywiście ten pan Stasiu się na to zgodził. I myśmy tam poszli, ale proboszcz, który się troszeczkę z nim pokłócił, wpadł na pomysł, żeby też pójdzie razem z nami. No i kiedy weszliśmy do pana Stasia, otworzyły się drzwi, zobaczył wolontariusza, uśmiechnął się, zobaczył mnie, trochę był skrępowany, ale też się uśmiechnął. Jak zobaczył proboszcza, to wpadł w furię, prawda? Więc ja zacząłem ratować sytuację, wypraszając proboszcza i wolontariusza, usiadłem przy panu Stasiu i zacząłem z nim rozmawiać. I pytam się go, próbuję go zachęcić do spowiedzi. Rzeczywiście był bardzo chory, pewne jego dni były policzone. I pytam się go, czy by chciał się wyspowiadać. A on tak nie bardzo. W końcu go przekonałem. Wewnętrznie modliłem się do Matki Bożej, żeby ona go do tego nakłoniła. I kiedy przyszło do momentu, gdzie już go rozgrzeszyłem i chciałem mu podać komunię świętą, to pan Stasiu mi: proszę księdza, ja nie chcę komunii świętej. A my: dlaczego? Bo szkoda komunii na takiego kogoś jak ja. I mi wtedy serce pękło, powiem Ci, i pomyślałem sobie o wszystkich ludziach, o których mówi Franciszek, że oni są na peryferiach, że czasami nie wiedzieć dlaczego w tej swojej biedzie sami się tam stawiają. A jakoś spontanicznie mi przyszło: Panie Stasiu, przecież komunii świętej w Kościele mamy pod dostatkiem, więc jedna mniej naprawdę nie będziesz, nie zaszkodzi Kościół wspólnocie. Jest bogaty. Tak, jest bogaty, tego jest niewyczerpany. A on mówi, a no to dobrze. I przyjął tego Pana Jezusa. I to mnie też tak wzrusza, że to nie da, że w tym Kościele, nawet jeśli my z jakichś powodów postawimy się na peryferiach, to Bóg do końca będzie o nas walczył, żeby nas nakarmić, żeby nas przytulić. Kościół jest bogaty w ten chleb, który stał się ciałem pańskim, a gdyby tak porzucić całą dogmatykę i teologię, to można by powiedzieć, że sakramenty to jest zagęszczenie obecności Boga. No więc jak szukasz gęstej obecności Boga, to idź do Kościoła. Dokładnie. Amen.